witam wszystkich, Kołodziejczyk Andrzej w dom ulewną w sobotę, niestety deszcz mocno pada. Mam nadzieję, że mnie coś tam słychać, ponieważ nie mam mikrofonu. Tak jak wspomniałem w ostatnim filmie tydzień temu, zaprezentuję dzisiaj formę swoją aktualną. Dawno nie pokazywałem, jak wyglądam. Aktualnie ćwiczę 4 razy w tygodniu, zresztą większość, część roku ćwiczę 4 razy w tygodniu. Jeżeli chodzi o dietę, też nie ma wielkich zmian. 400-450 gramów białka, 600, może troszkę więcej, 650 gramów węglowodanów, jakieś 60-80 gramów tłuszczów, suplementy, witamina C, D3, multivitaminy, aminokwasy egzogenne, jabłczan, kreatyny, oczywiście białko, serwatki to podstawa. Partnerem moim w suplementacyjnym jest firma Best Fuel Clinic. Także bardzo dziękuję za wsparcie. Naprawdę używki wysokiej klasy. Także te wartości makro trzymam przez większą część roku. Jeżeli chodzi o wspomaganie, to jest oczywiście Mostek. Już 7 miesięcy on trwa. Jak na tym mostku wyglądam? No, czy waga jest około 120-121 kg, tak się waga waha mniej więcej. Poziom tkanki tłuszczowej myślę, że nie jest jakiś najgorszy, najwyższy. Staram się utrzymywać w miarę formę w przeciągu całego roku. Ostatnio zastanawiałem się, kolega do mnie ostatnio pisał, w jakim wieku, do ilu lat można utrzymywać taką dużą masę mięśniową. Przecież ja już jestem grubo, po 40. I właśnie się zastanawiam, może wam się ktoś przypomni. Takie pytanie, czy jest jakiś wyczynowy naprawdę kulturysta topowy, startujący i wygrywający? Na przykład mający, nie wiem, ponad 50 i jest startujący w wadze super ciężkiej. No. Przez wagę super ciężką rozumiem oczywiście kategorię, no, wagę ponad 110 kg. No. Patrząc na polskie podwórko, oczywiście przychodzą mi do głowy dwa nazwiska, Sebastian Schmidt i Mariusz Bałaziński. Faceci już naprawdę po 50 w zajebistej formie cały czas, teraz na Mistrzostwach Polski ostatnio byli. Złoili tyłek wielu, dużo, dużo młodszym zawodnikom. Ale to jednak są zawodnicy do 100 kg. Mariusz do 90, Sebastian ponad 90 do 100. A zastanawiam się, czy jest jakiś zawodnik właśnie startujący w takim dosyć, no już wieku pokaźnym, z wagą na zawodach, na scenie, przy dobrej formie ponad 110 kg. Także na to pytanie nie znam odpowiedzi. Ile czasu można taką masę mięśniową utrzymywać? To nie mam, że po 50 to się już zacznie jakoś tam obniżać. Chociaż patrząc na Sebastiana Schmidta, to wcale nie sądzę. Oczywiście suplementy i wspomaganie wszystkiego nie załatwią. Do momentu jakiegoś to one też nie mają takiego działania. No ale ciekawi mnie, czy znacie takiego zawodnika ponad 110 kg, który startuje jeszcze na scenie, będąc w wieku, nie wiem, ponad 40 grubo, czy ponad 50 lat. Wiadomo, aktor Dwayne Johnson ma ponad 50, ile tam, 53 czy ileś. Cieraczki tu trochę zagłuszają. No i wygląda nieźle, no ale do takiej formy na scenę to wiadomo, to daleko jest, nie? Także co, tyle dzisiaj ode mnie. Krótkie podsumowanie okresu Mostka, który jeszcze potrwa pewnie do... Myślę do czerwca. Jeżeli chciałbym startować na jesień, to już w czerwcu też będzie trzeba myśleć o przygotowaniach. Także dajcie znać, jak oceniacie moją formę na mostku. Czy daję radę? Czy musicie jeszcze trochę przyłożyć? Do następnego filmiku. A tak wygląda moja forma. Na razie, trzymajcie się, hej!